Ten materiał jest kontynuacją filmu SCP-093. Przed obejrzeniem warto się z nim zapoznać. SCP-093. Pozyskane materiały. Wszystkie dokumenty tu przechowywane wymagają upoważnienia poziomu 4 i 2 zaakceptowanych próśb o udostępnienie. Każdy członek personelu, który będzie kontynuował czytanie tych materiałów, nie posiadając odpowiednich upoważnień, powinien uważać się za zwolnionego z pracy w Fundacji i będącego obiektem postępowania dyscyplinarnego, wliczając przymusowe zastosowanie preparatów amnezyjnych klasy A, natychmiastowy przydział do obiektu klasy Kiter lub śmierć. Test niebieski. Artykuł z gazety numer 1. W czasie naszego pierwszego testu udało się odzyskać tylko jeden przedmiot, a jest nim gazeta znaleziona na tablicy korkowej w opuszczonym bunkrze. Większość wycinków była w stanie rozkładu, ale jeden zachował wystarczająco dobrą jakość, by nadawać się do odzyskania. Najświętszy Ojciec ogłasza postępy. Nieczyści są oczyszczani. Rzadkie oświadczenie od samego Najświętszego Ojca Zjednoczonych Ziem Syna głosi, że błogosławiona milicja odepchnęła wielu nieczystych czających się obecnie na naszych ziemiach. Nasza stolica, Nowy Rzym, została oczyszczona z nieczystych i obywatele są zachęcani do powrotu do swych domów. Obywatele mieszkający na terenach otaczających miasto nie powinni wracać do swych gospodarstw, jako że nieczyści dalej włóczą się po polach i łąkach wokół naszego wspaniałego miasta, ciągle rosnąc. Błogosławiona milicja wyprodukowała nową broń, która okazała się zdolna do karania nieczystych i odpychania ich z powrotem na niepłodne ziemie. Rozpoczęła się konstrukcja systemu, który ma ostatecznie odciąć niepłodne ziemie od naszych błogosławionych ziem, gdy tylko wszyscy nieczyści zostaną wygnani. Najświętszy prosi, by wszyscy obywatele naszych zjednoczonych ziem skłonili się w modlitwie i ofiarowali dziesięcinę na rzecz poświęceń naszej błogosławionej milicji w tych ciężkich czasach. Dochodzą nas słuchy, że pojawiają się fałszywe oskarżenia, jakoby błogosławiona milicja miała dopuszczać się grzechu przeciwko obywatelom, w których domach zatrzymują się podczas swojej dzielnej wędrówki przez zanieczyszczone ziemie. Najświętszy pragnąłby przypomnieć, że bluźnierstwo przeciwko komukolwiek oznaczonemu jego znakiem to najpoważniejszy grzech i nieuzasadnione oskarżenia zostaną odpowiednio ukarane. Powinniśmy pracować i wspierać go oraz jego ludzi w każdy możliwy sposób, jako że oni poświęcają za nas życie. Grzeszni buntownicy, którzy... Test zielony. Artykuły z gazety numer 2, numer 3, numer 4 oraz pamiętnik. Nasz drugi test dostarczył wiele materiałów, które pomogły w ustaleniu przebiegu wydarzeń w tym alternatywnym świecie. Pamiętnik przybliżył kilka ostatnich dni właściciela domu, z którego został zabrany. Może on posłużyć jako przykład zdarzeń, które rozegrały się na innych zakątkach globu. Artykuł z gazety numer 2. Gospodarstwa otaczające miasto Srebrnych Piór zgłosiły, że w ciągu ostatnich 5 dni nie były w stanie nawiązać kontaktu z sąsiadami ani za pomocą głosu, ani przesyłu wideo. Dopóki regionalny Wielki Ojciec nie wyrazi zgody, nie zostanie przeprowadzone dochodzenie, ale zapewnia on, że te zdarzenia nie umknęły jego uwadze. Mieszkańcom radzi się zawiadamiać swój lokalny błogosławiony głos codziennie tak, by kolejne zaginięcia mogły zostać natychmiastowo namierzone. Ponadto mieszkańcom radzi się przygotować domowe schrony tak, by byli oni gotowi na każdą ewentualność. Artykuł z gazety numer 3. W związku z kolejnymi zniknięciami błogosławionych głosów z kilku regionów położonych w otoczeniu miasta Srebrnych Piór, regionalny Wielki Ojciec ogłosił troskę o bezpieczeństwo i egzystencję. Deklaracja nakazuje wszystkim mieszkańcom terenów rolnych natychmiastową ewakuację do schronów. Pojawiły się rzadkie raporty dotyczące nieczystych, ale muszą one zostać zweryfikowane. Artykuł z gazety numer 4. Miasto Chwalebnej Pieśni przestało odpowiadać w każdym zakresie komunikacyjnym. Możemy zakładać tylko najgorsze, a nasze serca wędrują do wszystkich będących w tym rejonie, którzy nie mogą usłyszeć naszych słów. Błogosławiona milicja miasta Srebrnych Piór zgłosiła kilka wtargnięć nieczystych do miasta i unicestwiła 4 abominacje, zanim te stały się zagrożeniem dla mieszkańców. Regionalny Wielki Ojciec przypomina obywatelom, by unikać bezpośredniej konfrontacji z nieczystymi. Broń konwencjonalna nie czyni im żadnej szkody, jedynie najświętsze usprawnienia mogą przebić ich grzech, więc nie skazujcie się sami na niebezpieczeństwo.
Każdy obywatel podejrzewający swoich sąsiadów o oddanie się grzechom śmiertelnym powinien natychmiast zawiadomić błogosławioną milicję w wyznaczonym punkcie. Pamiętnik. Miałem wyraźne przeczucie, że umrzemy, więc spisuję to wszystko tutaj dla kogokolwiek, kto przyjdzie i znajdzie nasze kości. Nazywam się Herwer Fiakulskiw i jestem rolnikiem, uprawiam raptyki i huskiry. Hodujemy tusze i omy. Znaczy ja, moja żona Obheria i nasze dwa małe dziecka, Treven i Listeria. Mam tę książkę od błogosławionego, który przyszedł w poszukiwaniu jedzenia i schronienia. Powiedział nam, żebyśmy zaczęli przygotowywać bunkier i nie dopuścili do tego, żeby inni błogosławieni nawet wiedzieli, że my tu są. Powiedział, że to już koniec, wszystko się załamie, koniec dobrego. Więc zrobiłem jak rzekł, przygotowałem wszystko, schodzimy jutro albo jakoś tak. Rano go nie było, co zasmuciło moją żonę, gdyż był on uprzejmy i inny niż reszta. Myślę, że nie chciał być ciężarem. Lis poszła go poszukać, by upewnić się, że nie ma go gdzieś w domu. Nie pojawił się nigdzie, więc myśleliśmy, że odszedł. Dziwacznie Lis znalazła jego ubrania, jakąś milę stąd, cały ekwipunek, ale jego nie było. Nie ruszyła nic, zostawiła jak było i to najlepsze, co mogła zrobić, jeżeli stało się coś, co myślę, że się stało. Oczywiste, że nie jestem edukowanym mężem, nie uważam się za takiego, ale umiem połączyć dwa i dwa i powiedzieć, kiedy rzeczy dzieją się złe tam, na zewnątrz. Dla wszystkich i głównie dla nas, bo to coś za bardzo się zbliża. Czasami możemy to poczuć, wtedy się chowamy. Smród mięsnej nogi, która już długo gniła i nie chce wrócić do ziemi. Nawet ziemię ich odrzuca, tak myślę. Odmawia im pochówku. Przyszło. Za szybko. Nie byliśmy gotowi. Smród przyszedł w nocy. Może wszystko byłoby dobrze, gdyby dziecka się nie bały, więc zeszliśmy do schronu. Trew był za wolny. Zobaczył to. Gapił się, jak to przeraziło. Ignorowało nas, dopóki nie zaczął krzyczeć, gdy sprowadziłem Lis i panią do bunkra. Wróciłem po niego, ale... było za szybkie. Widziałem go stojącego tam, krzyczącego, a wtedy głowa tego czegoś opadła w jego stronę. Nacisnęła. Chciał biec do schodów, do nas, ale w ciągu jednego mrugnięcia już go nie było, a to się odsunęło. Jego ubranka wleciały do piwnicy, jakby z nich wyparował. Wpadłem do schronu, zatrzasnąłem drzwi i zamknąłem je. Myślę, że to wie, gdzie teraz jesteśmy. Będzie próbował nas dorwać, zabrać nas też. Nie mam pojęcia, ile to może potrwać, ale przeca mamy całą kupę jedzenia. Myliłem się. Jedzenie było zgniłe, coś się do niego dostało, albo ja po prostu nie zwrócił uwagi. Jemy, co można zjeść. Jedzenia jest, ale mało, a ta rzecz nie odchodzi. Szukał, jak się tu dostać. Poczułem smród. Dochodził z gniazda życiowej sieci w ścianie. Coś ściekało z niej, więc trzymaliśmy się z dara. Stało się twarde jak kamień i przestało cuchnąć. Może napięcie w gnieździe sprawiło, że to w końcu zdechło. Wyszedłem powęszyć. Piwnica jest w porządku. Ubranka Trewa dalej leżą na schodach. Wyjrzałem na zewnątrz. Nie uda nam się. Było to 10, 20, 30... Nie mogłem zliczyć. Tak wiele krążących wokół domu, patrzących się swoimi beztwarzowymi twarzami i ten zapach. Och, zapach. Myślę, że nie chcę widzieć mojej rodziny gnijącej. Myślę, że szybciej będzie lepiej. Pani, ona się zgadza. Nie powiemy, Lis. Będzie pierwsza. Potem moja żona, moja miłość. Potem ja. Jest mi przykro i nie jest mi przykro. Dałem swojej rodzinie najlepsze życie, jakie mogli mieć. To ci święci to sprowadzili. Zapiszę to ku pamięci mojego wspaniałego dziadka. Był stary i znał opowieści, nawet starsze niż on sam. Mówił, ci nieczyści, o których mówią, te niepłodne ziemie, na które nie wpuszczają. Wszystko to przez Najświętszego, który pojednał nasz świat. Te rzeczy to grzech ostateczny. Wszystko, co było nieczystego i złego w nas samych, to one. Nic nie wiedzą, robią co robią. Nie wiedzą nawet dlaczego. Po prostu robią. Weź nas tam i już nas nie ma. Zapytałem dziadka, czym były, a on zapalił patyka, pyknął sobie i rzekł. Nie wiem. Nikt nie wie, nikt, kto się do tego przyzna. Ale jeśli zobaczysz ten symbol, jeśli go zobaczysz, biegnij, chłopcze. Biegnij szybko. Biegnij daleko. Schowaj się i nigdy nie wracaj do tego miejsca, w którym go zobaczyłeś. To wszystko, co wiem. Pamiętam ten symbol. Miał go na kamyku, który nosił na szyi pod koszulą. Następnego dnia go nie było. Nigdzie. Tatko nie był smutny. Powiedział, że wiedział, że to się w końcu stanie. Dziadek poszedł do domu.
Do zobaczenia niedługo, tatku, dziadku. Symbol jest zgodny z symbolem znajdującym się na powierzchni SCP-093, będącym jednym z najgłębszych rytów. Ponadto pokrywa się on z symbolami dostrzeżonymi na nagraniu duplikatów SCP-093 z końcowego testu. Linki do kolejnych i poprzednich części tego materiału znajdują się w opisie. Jeżeli są już na YouTubie, możesz do nich przejść klikając odpowiednią ikonę wyświetlającą się na ekranie.